Dziękuję za oddanie głosu. Dziękuję wszystkim za przybycie. Nazywam się Włodzimierz Pawelec i jestem wolontariuszem w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, czyli STOP niepożądanym odczynom poszczepiennym. Tytułem wstępu chciałbym przedstawić Państwu, jakie są cele naszego stowarzyszenia, gdyż bardzo często stowarzyszenie jest przedstawiane w innym świetle niż rzeczywiście się porusza i zajmuje. Celami stowarzyszenia STOP NOP jest między innymi opracowanie nowego systemu identyfikacji, kontroli i odpowiedniego leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych. To, co według naszej oceny, według faktów, według doświadczeń rodziców dzisiaj nie działa, ale też również według środowiska naukowego, według środowiska osób zajmujących się epidemiologią. I w celu realizacji tego celu chcielibyśmy między innymi umożliwić rodzicom włączenie się w proces rejestracji powikłań. Naszym celem jest również takie działanie, które zaowocuje tym, że zostanie utworzony Fundusz Odszkodowań za Powikłania Poszczepienne. Jest taki bardzo ciekawy raport WHO, który mówi na temat właśnie sytuacji z funduszami odszkodowawczymi na terenie Europy, również w tych krajach, w których szczepienia są zupełnie dobrowolne i w których nikt nie zmusza do szczepień. I ten raport WHO mówi jasno. Te fundusze są bardzo ważnym elementem całego programu szczepień populacji. Dlatego, że jest nieuniknione, że powikłania występują, dzieci ich doświadczają, rodzice ponoszą trud, ale też osoby dorosłe, które się szczepią, doświadczają różnych powikłań w różnym stopniu i niejako jesteśmy odpowiedzialni jako społeczeństwo, to mówi właśnie ten raport WHO, za to, żeby odpowiadać na to. Chcielibyśmy też, aby w Polsce powstał zespół niezależnych ekspertów, biegłych, którzy będą opiniować decyzje dotyczące szczepień, dotyczące właśnie rejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych, dotyczące wprowadzania właśnie kolejnych produktów do dystrybucji w Polsce, dlatego że zauważamy tutaj poważny problem związany z konfliktem interesów. To jest w pewnym sensie dla każdego zrozumiałe, że jeżeli ekspert, który opiniuje wprowadzenie jakiegoś produktu na listę leków refundowanych, sam odpowiada na przykład za prowadzenie badań nad tym lekiem, no to jakby dobrze by było, żeby było jakieś ciało zupełnie niezależne, które po prostu te badania sprawdzi. I chcielibyśmy też między innymi, aby właśnie wzorem innych krajów europejskich, również Rosji, w Polsce szczepienia były dobrowolne. Żeby nikt rodziców nie przymuszał, nie ścigał, nie szantażował do tego, że mają wykonać tą procedurę medyczną. Tutaj widzimy właśnie mapkę Europy. Te kraje właśnie na czerwono zaznaczone to są kraje, w których szczepienia są obowiązkowe, na żółto są kraje, w których jest do 4 dawek szczepionek obowiązkowych, a kraje zaznaczone na zielono są to kraje, w których społeczeństwo jest na tyle świadome, na tyle świadome swoich praw, że wypracowało mechanizmy, w których procedura szczepień ochronnych jest dobrowolna. Z jakiegoś powodu my znajdujemy się właśnie po tej stronie tych krajów, które przez wiele lat były ograniczone przez system posttotalitarny i nie wiem, czy Państwo osobiście czujecie się jako nieodpowiedzialne, niewładne, niezdolne do dokonania analizy zysków i strat i że za Państwa musi podejmować decyzję aparat urzędniczy. Ja osobiście się tak nie czuję i chciałbym mieć tutaj pełną dobrowolność. Tutaj na tych znaczkach też z rączką i z sercem na tej ręce są właśnie zaznaczone daty powstania funduszów odszkodowawczych w danych krajach. I tak jak widzimy, choćby nasi sąsiedzi z zachodu, Niemcy, to jest 1961 rok.
My w Polsce z jakiegoś powodu doświadczamy takiej sytuacji, że najczęściej o niepożądanych odczynach poszczepiennych mówi się jako o czymś, co się, jeśli chodzi o ciężkie przypadki, to się zdarza raz na milion i to są dosłownie słowa osób, które są uznawane za ekspertów i wypowiadają się w mediach głównego nurtu. Natomiast w tych innych krajach te fundusze działają, zgodnie też z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Mało tego, wypłacają odszkodowania i niejako wspierają tych rodziców, te dzieci, które wymagają rehabilitacji, wymagają odpowiedniej terapii, wymagają zmiany trybu życia przez jednego z rodziców bądź dwójkę, wymagają pozyskania środków na właśnie na odpowiednią opiekę. Brakuje tutaj Czech na tej mapie, które też bodajże od tamtego roku mają system odszkodowań wprowadzony. Tak jest. My natomiast znajdujemy się w takiej dziwnej sytuacji, że w 2008 roku ustawodawca wykasował w ustawie zapis dotyczący karania za niewykonywanie szczepień ochronnych. I gdybyśmy byli krajem ludzi świadomych, odpowiedzialnych, w którym tak jakby postawy demokratyczne są realizowane, naturalne by to było, że intencją ustawodawcy było to, żeby tych kar nie było. Niestety z jakiegoś powodu u nas wygląda to inaczej. Każdy może się zastanowić, dlaczego ten powód taki jest. Być może jedną z przyczyn do tego jest też brak odpowiedzialności urzędników za podejmowanie kroków, które są przekroczeniem uprawnień i które są krzywdzące dla obywateli, którzy de facto są pracodawcami, bo to z naszych podatków urzędnicy są zatrudniani. I sanepidy podejmują te próby przymuszania rodziców do wykonania procedury właśnie szczepienia. Ale napotkały na problem, dlatego że Naczelny Sąd Administracyjny powiedział, że obowiązku określonego w ustawie nie można dodatkowo ustalać na drodze decyzji. Więc decyzje sanepidu, które były nakładane o wykonaniu szczepienia, został NSA powiedziało, nie da się. Więc sanepidy postanowiły, że będą inną ścieżkę wybierać, żeby dalej realizować to, co ustawodawca zdecydował wykasować właśnie z ustawy. I podjęły kolejną ścieżkę i też mamy kolejny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który powiedział, że sanepid nie jest organem właściwym do prowadzenia egzekucji obowiązku szczepień. I z tego, co pamiętam, ale to każdy może sobie sprawdzić, być może właśnie w sentencji tego wyroku jest też takie zdanie, które dla mnie jest bardzo znamienne, że sanepidy stosują niedopuszczalne domniemanie uprawnień. Jeżeli jesteście Państwo osobami świadomymi i dorosłymi i czujecie się, że możecie podejmować jakieś decyzje, to chyba odczuwacie to, że skoro sąd mówi, że ktoś przywłaszcza sobie uprawnienia, których nie ma w stosunku do osoby trzeciej, no to coś jest nie tak i wymaga to refleksji i poruszania. Dlatego też odbywa się ten wykład, żeby głośno mówić o tych problemach, które dotyczą wszystkich. W związku z tym, że NSA wydał taki wyrok, to sanepidy podjęły kolejną ścieżkę, mianowicie postanowiły podpisać porozumienia razem z wojewodami. I wojewodowie niejako scedowali na sanepidy właśnie prowadzenie tej ścieżki administracyjnej do przymuszenia do wykonania szczepienia. I zgodnie z opinią prawną Biura Analiz Sejmowych, przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, iż wojewoda nie może upoważnić wojewódzkich inspektorów sanitarnych do prowadzenia w jego imieniu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym dotyczących szczepień ochronnych. I kolejne pytanie jest takie, czy myślicie Państwo, że sytuacja rodziców teraz się zmieniła i wreszcie jest spokój? Nie. Tak. Mamy tutaj wzór zawiadomienia, bo tak się składa, że wojewoda lubelski również na mocy takiego porozumienia z sanepidem właśnie scedował. I mamy tutaj z upoważnienia wojewody, zgodnie z porozumieniem, które przed chwilą pokazywałem, opinię prawną, która mówi o tym, że to jest bezprawne, nakłada nadal, kolejni rodzice otrzymują, że tak powiem, pisma
w których są informowani, że muszą wykonać zaległe szczepienia, bez wnikania tak naprawdę o przyczyny, bo jeżeli jesteście Państwo rodzicami, to dobrze wiecie, że czasami jest tak, że po prostu dzieci chorują przez pół roku, bo chodzą do przedszkola, bo jest taka sytuacja, bo są inne czynniki, które na to wpływają i po prostu wykonanie tego szczepienia byłoby szczególnie ryzykowne. Natomiast pomimo tak jakby prawnego stanowiska to się nadal dzieje i będziemy działać w tym kierunku, żeby tą sytuację wyjaśnić. Chcemy rozmawiać, chcemy zadawać pytania. Chcemy, żeby prawo było szanowane w Polsce. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał problem, że zacznie otrzymywać jakieś wezwania i pisma, wobec których nie będzie w stanie zająć stanowiska, to wskazówki i pomoc można znaleźć na stronie pisma.szczepienia.org.pl. Tam są między innymi podane te wyroki sądów, NSA, są porady, że tak powiem, zawierające dokładne źródła prawne, na które należy się powoływać, na które trzeba się powoływać. Ale niestety muszę Państwa poinformować, bo otrzymujemy informacje od wielu osób, które takiego tą ścieżkę realizują, że nadal wygląda to tak, że pomimo, że to tak jest, pomimo, że te wyroki zapadają takie, to tak jakby ta ścieżka musi toczyć się dalej i dopiero w którejś kolejnej instancji tak jakby rzeczywiście jest potwierdzane to, co jest zgodne z prawem. Czyli że tak jakby to ściganie rodzica jest bezprawne, ale tak jakby wymaga to napisania kilku pism i apeluję do wszystkich o pilnowanie terminów odpowiedzi na pisma. I druga rzecz jest taka, bo to też dotyczy wszystkich rzeczy. Pamiętajcie Państwo, że pisma, które przychodzą do nas jako polecony, po kolejnym awizowaniu są uznawane za dostarczone i procedura biegnie dalej. Więc jeżeli ktoś decyduje się w jakiejkolwiek sprawie na to, że po prostu pozbędzie się problemu przez nieodbieranie pism, to miejcie Państwo świadomość, że wyłączacie się niejako z wiedzy i z informacji na temat postępowania w Państwa sprawie. Kolejną rzeczą, o jakiej chciałbym powiedzieć, która jest bardzo ważna i o której powinni wiedzieć wszyscy rodzice i o której powinni wiedzieć wszyscy pracownicy służby zdrowia i która powinna być ogólnie dostępna i tak jakby świadoma wśród rodziców oraz osób, które chcą się zaszczepić, jest kwestia rejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych. Na temat ogólnie powikłań po różnych lekach i produktach medycznych jest wiadomo, że w optymistycznych warunkach do 10% tych powikłań jest zgłaszanych, więc szczepionki tutaj, że tak powiem, nie występują jako szczególna grupa. Generalnie po prostu do 10% powikłań, tak się szacuje, po różnych produktach leczniczych jest zgłaszanych. I to jest też poważny problem, bo dotyczy to zdrowia każdego z nas indywidualnie, dotyczy to zdrowia społeczeństwa i dotyczy to też funkcjonowania systemu. Bo jeżeli te powikłania nie są zgłaszane, a o zgłaszanie tych powikłań, na przykład poszczepiennych, apelował krajowy ekspert do spraw epidemiologii profesor Zieliński, gdzie po prostu wykazał na podstawie mapy Polski, że po prostu jest olbrzymia dysproporcja pomiędzy poszczególnymi województwami i w jednych województwach następują pewne powikłania, w innych tych województw w ogóle nie ma. A same te osoby, które są odpowiedzialne, mówią o tym, że jest to niezbędne i jest to ważne, aby też móc zaufać temu systemowi, aby on działał, żeby te powikłania były rejestrowane. I tak informacja dla Państwa. Lekarz lub felczer, który rozpoznaje lub podejrzewa wystąpienie NOP, ma obowiązek w ciągu 24 godzin zgłosić taki przypadek do sanepidu. Chodzi, proszę Państwa, o to, że szczepionki są produkowane seriami, partiami. To jest tak jakby system kontroli i obserwacji. Jeżeli coś się stało z dzieckiem, to tak jakby lekarz też nie jest tak jakby od tego, żeby powiedzieć, że nie, to na pewno nie był NOP. Lekarz powinien tak jakby w sytuacji, w której nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia dziecka w okresie 4 tygodni po szczepieniu i 12 miesięcy po szczepieniu BCG, tym, który jest wykonywany w szpitalu, pozostaje ten związek czasowy, lekarz powinien zgłosić to do sanepidu, bez mówienia, czy to był NOP, czy to nie był NOP, i w sanepidzie to jest dopiero określane. Chodzi o to, że jeżeli na przykład będą miały miejsce 10 takich przypadków w Polsce, sanepid ma informację na ten temat i może zareagować w odpowiedniej chwili. Chodzi o bezpieczeństwo i życie dzieci, ale również osób dorosłych. W ten sposób ten system powinien działać. Jak działa? Być może Państwo wiecie, być może Państwo doświadczyliście.
A dlaczego tak jest, to jeszcze w dalszej części prezentacji będzie. I tak wśród możliwych przyczyn niepożądanych odczynów poszczepiennych jest działanie samej szczepionki, na przykład uczulenie na jej składniki. Tak naprawdę to szczepienie jest bardzo często tak jakby pierwszą okazją do tego, żeby zaobserwować właśnie, że jest jakaś alergia. Dlatego po wielu szczepieniach, to jest informacja w ulotce, których niestety najczęściej rodzice nie dostają, rodzic powinien z dzieckiem zostać w przychodni przez około pół godziny na wypadek wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, żeby po prostu została udzielona pomoc i żeby ta pomoc mogła być udzielona tak jakby adekwatnie przy wykorzystaniu sprzętu. Jeżeli wtedy wsiądziemy do samochodu i pojedziemy dalej do lasu na spacer, żeby dziecko się wyspało i odpoczęło, no to tak jakby możemy mieć problem. Bardzo często rodzice o tym nie wiedzą, ja jestem ojcem czwórki dzieci. Jeden raz dostałem taką informację, żeby siąść i poczekać 15 minut, że w razie gdyby coś się działo. I to wygląda w ten sposób. Też w kontekście takiego problemu rejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych jest ważna właśnie rola lekarza. Bardzo często jest tak, że lekarze, którzy tak jakby przed którymi staje kwestia wypełnienia tych wszystkich formularzy i tak naprawdę w Polsce rodzic nie może uczestniczyć w tym procesie zgłaszania, może wykonywać pewne kroki. Tak jak tutaj jedni rodzice po pół roku walki doprowadzili do tego, że sanepid nałożył mandat karny na lekarza w związku z tym, że nie doszło do zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego. Więc jest to możliwe, ale to nie wiem, czy to nie jest jedyny przypadek taki w Polsce, który miał miejsce. To według statystyki porównywania się do krajów, że tak powiem, w których inaczej trochę te procedury wyglądają, pokazuje, że albo jesteśmy po prostu super zdrowym społeczeństwem i odpornym i nie wykazującym tych powikłań, które są występujące w innych krajach, albo nie działa któryś inny element. I to jest właśnie jedna z tych przykładów, które pokazuje, dlaczego ten system nie działa. Odzywają się do mnie rodzice, którzy mówią, że mają problem właśnie, bo lekarka mówi, czy lekarz, że to nie ma żadnego związku ze szczepieniem. Pomijając fakt, że dany objaw jest wypisany w ulotce, wymieniony właśnie jako możliwe powikłanie poszczepienne z dopisaną informacją, że należy rozważyć i tak jakby ponownie wzważyć rachunek zysków i strat z wykonywania kolejnych dawek szczepienia, no to tak jakby jest kwestia też zgłoszenia tego powikłania. Ale lekarze potrafią powiedzieć, że nie, to jak to jest 5 dni po szczepieniu, to nie jest NOP. Do 3 dni po szczepieniu. Ja w ogóle byłem zdziwiony, skąd się wzięły te 3 dni, że tak powiem, u lekarzy. Aż w końcu trafiłem, jedna ze stron, która jest przedstawiana jako super kompetentna do informowania, to są właśnie szczepienia info. To jest rządowa strona, tak jakby... która informuje na temat szczepień, a druga strona tutaj, ta na dole, to jest strona Ministerstwa Zdrowia. Na szczęście to zostało już zmienione. Ale zobaczcie Państwo, niepożądane odczyny poszczepienne. Ja sam jako rodzic sprawdzałem, bo szukałem na ten temat informacji i tak na to trafiłem. Jeżeli w ciągu 3 dni po szczepieniu dziecko, przepraszam bardzo, ale rozporządzenie na temat rejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych mówi o tym, że do 4 tygodni. Więc skąd ta data 3 dni? Wtedy rzeczywiście rodzic, nawet jak sam sobie szuka i sprawdza, zobaczy, no do 3 dni, no dobra, minął tydzień, czyli to nie NOP, na pewno nie ma związku. Czyli rodzic jest wprowadzany w błąd i pomimo tego, że wysłałem pisma, w których prosiłem o skorygowanie tej informacji, to ponad 322 dni robocze ta informacja nie została zaktualizowana i poprawiona na stronie Ministerstwa Zdrowia. Na szczęście już w tej chwili jest i powstał jeszcze dopisek, że to nie jest źródło wiedzy tak jakby na tematy medyczne, ale udało się osiągnąć ten sukces, że ktoś sprawdzając będzie wiedział, że to nie jest kwestia żadnych 3 dni, pomijając już to, że rozporządzenie na temat niepożądanych odczynów poszczepiennych wymienia między innymi posocznicę, sepsę, zapalenie opon mózgowych. Prawda? Tutaj mamy wysoką gorączkę, wysypkę, trudności z oddychaniem, już coś poważniejszego, ale też trzeba mieć świadomość, że te niepożądane odczyny poszczepienne to nie jest tylko zaczerwienienie, ospałość dziecka czy jakaś marudność. To mogą być również dużo poważniejsze objawy i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, dlatego że jest to ważne do prawidłowego leczenia i diagnozowania dziecka. W ten sposób, jeżeli tak jakby możemy mówić tutaj o tym pewnym związku i jego się stwierdzi, to lekarze mogą podjąć odpowiedniejsze działanie i leczenie, bo jeżeli lekarze nie wiedzą, co ma związek z tym i co było przyczyną, no to tak jakby muszą poszukiwać w różnych obszarach, przez co tracą czas na rehabilitację, na stosowanie odpowiedniej terapii.
I tak, odkąd powstało Stowarzyszenie Stop NOP, które się wzięło stąd, że była grupa rodziców w Poznaniu, których dzieci doświadczyły tych powikłań, którzy rodzice zaczęli wnikać, porównywać sytuację w Polsce do sytuacji w innych krajach, odkąd powstało Stowarzyszenie Stop NOP, widzimy, że liczba rejestrowanych powikłań poszczepiennych wzrasta. To jeszcze nie jest ta liczba, która jest adekwatna do rzeczywistości, ale to jest efekt, jeden z efektów działania stowarzyszenia. I tak, rodzice w ramach tych praktyk, które mają ich przekonać do wykonania procedury szczepienia, muszą liczyć się z pewnymi działaniami ze strony przychodni bądź placówek medycznych i zostały przygotowane takie pisma, nie do końca wiadomo przez kogo, bo nie ma żadnego rządowego wzoru takiego pisma, który zobowiązuje. I generalnie jest tak, że procedury medyczne mówią o tym, że tak jakby lekarz musi uzyskać zgodę pacjenta na wykonanie pewnej procedury, a nie lekarz musi uzyskać niezgodę pacjenta. Ale z jakiegoś powodu są właśnie takie oświadczenia do podpisania, czasami jeszcze zaczynające się matko, ojcze. Szczepienia są cudowne i wspaniałe. Napisz, że jesteś świadomy, że szczepienia są cudowne i wspaniałe i odmawiasz tych szczepień. Tam czasami jest zawarte zdanie, że zostały udzielone wszelkie informacje, odpowiedzi na wszelkie pytania. Niestety, nie znam rodzica, który uzyskał odpowiedzi na wszelkie pytania, nawet tacy rodzice, którzy złożyli te pytania i dostali potwierdzenie na piśmie, że uzyskają odpowiedź. I Ministerstwo Zdrowia daje odpowiedź, co robić, jeśli takie kroki mają miejsce. Jeżeli w związku z tym, że odmawiamy podpisania takiego oświadczenia, są wobec nas prowadzone jakieś represje bądź działania, które mają nas przymusić do podpisania tego, mamy zawiadomić organa ścigania. Na szczęście, że tak powiem, sytuacja jest taka, że po prostu w tej chwili ministerstwo odpowiada po prostu adekwatnie do sytuacji rzeczywistej i prawnej w Polsce. Czyli po prostu, jeżeli coś nie działa, trzeba zgłaszać do ministerstwa, będzie to naprawiać. Niestety, pomimo tego, że to pismo jest od matki, o której za chwilkę jeszcze powiem pod koniec wykładu, dowiedziałem się, że przez pracownica pewnej przychodni powiedziała, kiedy ta matka pokazała to pismo odnośnie tego, że nie podpisze tego oświadczenia, to pracownica przychodni powiedziała, że pani mnie szantażuje. Więc tak jakby, jeżeli pismo z Ministerstwa Zdrowia można uznać, tak jakby, które koryguje złe działanie, można nazywać szantażem, no to też sytuacja nie jest zbyt komfortowa dla rodziców, którzy bardzo często bez dojścia do odpowiedniej wiedzy mogą mieć problem i dylemat i tak rzeczywiście czuć się przekonani do tego, że coś jest naturalne, a może nie do końca jest. Sytuacja jest o tyle dziwna, że w kontekście tego raportu WHO, który mówi o tym, że bardzo ważne jest, żebyśmy tak jakby uczestniczyli w pokrywaniu kosztów niepożądanych odczynów poszczepiennych, w Polsce tak jakby w opracowaniach Ministerstwa Zdrowia mówi się, że koszty leczenia powikłań po podaniu szczepionek mogą zostać pominięte. Rzeczywiście, jeżeli liczba zgłaszanych powikłań jest nieadekwatna do rzeczywistości, to można mówić o tym, że koszty te ekonomiczne, finansowe są jakoś tam znikomo małe. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację tej osoby, która doznała powikłań wskutek tego szczepienia, jeżeli weźmiemy sytuację tej rodziny, jeżeli weźmiemy sytuację tak jakby całej służby zdrowia, bo nie wiem, czy Państwo znacie to zestawienie i badania, ale tak, nasz kalendarz szczepień się rozrasta z roku na rok i z roku na rok wzrasta liczba hospitalizacji wśród małych dzieci. To są badania oparte na źródłach rządowych i oficjalnych. Można się zastanawiać, dlaczego pomimo tego, że jest podawanych nam dużo więcej środków, które mają zadbać o naszą odporność i nasze zdrowie, to sytuacja następuje odwrotna. I Polska jest też jednym z krajów, w których bardzo często są prowadzone właśnie testy kliniczne, między innymi szczepionek. I na tej stronie, która tutaj jest podana, clinicaltrials.gov, możecie Państwo sobie sprawdzić, czy Państwa przychodnia, na przykład, do której należycie, jest też ośrodkiem badawczym dla pewnych produktów. Warto o tym wiedzieć, dlatego że czasami jest tak, to też zgodnie z opinią Naczelnej Izby Kontroli, dobrze mówię, tak? NIK? Najwyższa Izba Kontroli, tak, przepraszam najmocniej. Według raportu NIK nadzór nad badaniami klinicznymi w Polsce bardzo mocno szwankuje.
To bardzo dobrze oddaje przykład bodajże z Grudziądza, w którym były prowadzone badania nad jedną szczepionką. Niestety zmarło w wyniku tych badań kilka osób, które ze względów ekonomicznych chciały powtarzać tak jakby podawanie tej szczepionki, żeby po prostu wiązało się to z korzyściami. I sąd orzekł, że te osoby, które zmarły, nie są poszkodowane w ogóle w tej sprawie. Poszkodowany był podmiot zlecający te badania, no bo te badania się nie udały. A tak jakby kwestia tego, co się stało z tymi osobami, no to niestety. I teraz kolejna rzecz, o której chciałbym jeszcze wspomnieć, już powoli zmierzając do końca, to jest sytuacja tego, co jest przedstawiane w mediach, jak wygląda rozmowa na temat szczepień. W zeszłym roku właśnie było to bardzo, bardzo mocno nagłaśniane. Przez nieszczepiących powracają choroby. Przez to, że mniej osób zaszczepiło dzieci, wraca ta choroba, wraca tamta choroba. I mamy tutaj przykład. To jest fragment właśnie artykułu, który został opublikowany w lutym 2016 roku, kiedy były dostępne już dane za 2015 rok, bo z jakiegoś powodu tutaj ich nie ma. Więc ja postanowiłem dla Państwa te dane przygotować w trochę szerszym zestawieniu. Jak Państwo widzicie, w tym roku właśnie 2015 było 49 zarejestrowanych zachorowań na odrę, a w roku poprzednim było 110. Natomiast ten zielony słupek, on pokazuje liczbę osób, które odmówiły szczepień. Więc pomimo tego, że to były te wszystkie artykuły w prasie, w mediach, tu jest wielki apel też do dziennikarzy, jeśli wśród nas jest ktoś, kto się zajmuje właśnie dziennikarstwem bądź zna takie osoby, o to, żeby rzetelnie i kompetentnie mówić na temat szczepień. Bo to jest bardzo, bardzo dobry, bardzo chwytliwy nagłówek, wracają choroby, jesteśmy zagrożeni, ale proszę, opierajmy się na faktach i nie wprowadzajmy ludzi w błąd. Dziennikarstwo jest bardzo odpowiedzialną rolą dla całego społeczeństwa i jeżeli działa dla społeczeństwa, to jest wspaniale, jeżeli działa dla zysków ekonomicznych i tak jakby medialnego szumu, to już jest niekorzystne dla nas. Jak Państwo widzicie, generalnie cały ten wykres pokazuje, że proporcja jest odwrotna. Czyli wraz ze wzrostem tych zielonych słupków, które mówią o rodzicach, którzy odmawiają szczepień, ilość zachorowań na odrę spada. Nie przeszkadza to właśnie w publikowaniu tego typu informacji. Ja również się spotkałem z atakiem w kilku miejscach, gdzie tam jakieś toczyły się rozmowy, że przecież to powraca i było tak samo zostało przedstawione zestawienie i ktoś znowu pominął ten ostatni rok. Bo po prostu pokazuje, że to nie do końca jest prawda i należy szukać również przyczyn gdzie indziej. I tutaj właśnie wracając też do sytuacji tej mamy, która została oskarżona o to, że pokazując pismo z Ministerstwa Zdrowia w związku z tym, że miała być przymuszona do podpisania tej świadomej odmowy szczepień, została oskarżona, że szantażuje personel. Cała sprawa wzięła się stąd, że pomimo, że ma chore dziecko, nie może karmić piersią ze względów pewnych medycznych wskazań, to takiego w tej chwili nie jest istotne. Dziecko źle reagowało na mleko takie normalne, zastępcze, dlatego miało wypisane właśnie mleko, które jest, że tak powiem, mniej uczulające, mniej alergiczne. Natomiast kiedy matka poszła, w związku z tym, że mleko się kończyło, na kolejną wizytę, uzyskała informację, że nie dostanie recepty na to mleko, bo jest wpis taki w karcie, że nie zgłosiła się na szczepienie, proszę nie wypisywać recepty. I to jest fragment zdjęcia, tu jest pieczątka zakryta, bo to nieważne, to na szczęście nie było w Lublinie, chociaż być może w Lublinie się dzieją podobne rzeczy. I proszę sobie wyobrazić, że zanim ta matka dostała tą receptę, to było około dwóch godzin rozmowy najpierw przez wiadomości i później w sumie jeszcze poświęcili, tak jakby trzeba było ponad półtorej godziny rozmów i prawie cały dzień tej matki, żeby wyszła z placówki z receptą na mleko i z kopią dokumentacji medycznej, żeby po prostu mieć potwierdzenie, że w ten sposób została zmuszana. Bo szanowni Państwo, ja nie mówię nikomu, czy powinien szczepić, czy nie powinien szczepić, ani stowarzyszenie tego nie mówi. My nie jesteśmy jakimś ruchem, który mówi, że szczepionki są złe. To nie jest nasza rola, to nie jest nasze miejsce. My mówimy o tym, żeby ludzie mieli świadomość i informacje. Chcemy, żeby opierali się na faktach i chcemy, żeby były szanowane prawa pacjenta. Ale jeżeli tak jakby druga strona nie jest w stanie rodziców przekonać, przedstawiając argumenty merytoryczne, tylko musi uciekać się do takich ruchów,
to moim zdaniem pokazuje, że wszyscy Państwo powinniście się zainteresować tym tematem szerzej i wnikać w to, jak wyglądają fakty. Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali pomocy, bądź chcieli dotrzeć do pewnych źródeł, które właśnie mówią na temat faktów o szczepieniach, zapraszam Państwa na stronę stowarzyszenia StopNop www.stopnop.pl oraz na profil na Facebooku, wpisując nazwę, można znaleźć, zresztą ze strony też jest zlinkowanie do profilu. I jeżeli jesteście Państwo z Lublina i macie ochotę, to zapraszam dołączyć do takiej ogólnej grupy właśnie Rodzice Lublin, w której generalnie rozmawiamy, wymieniamy się doświadczeniami szeroko pojętej opieki nad dzieckiem i odpowiedzialności bycia rodzicem. Bo też ten cykl, o którym właśnie tutaj było wspomniane, właśnie związany z ziołami, to jest coś, co jest bardzo ważne. Zioła dzisiaj, że tak powiem, zostają wypierane, zostają marginalizowane. Producenci ziół tak jakby nie dysponują takimi środkami, nie dysponują takimi możliwościami marketingowymi. A trzeba sobie powiedzieć jasno. Od lat zioła pomagały ludziom, uczestniczyły w budowaniu naturalnej odporności, w budowaniu zdrowia, w profilaktyce też również zachorowań. I to jest bardzo ważne, żeby być świadomym tego, że nie jesteśmy, że nie mamy wpływu na naszą odporność, nie mamy wpływu na nasze zdrowie. Mamy. Musimy być odpowiedzialni, poszukiwać wiedzy i informacji, ale zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby robić to na zasadzie kwestionowania i weryfikacji. Jedne źródło weryfikujemy, z drugim patrzymy, jakie są źródła tutaj, jakie są źródła tutaj, kto powiedział to, jakie są fakty, zestawiamy, podejmujemy świadomą decyzję. To jest to, co będzie najlepsze dla nas i dla naszych dzieci. Ja Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu w razie różnych problemów i pytań, bądź ze stowarzyszeniem StopNop na adres biuro@stopnop.pl, bądź jeżeli ktoś miałby potrzebę kontaktu ze mną, to tutaj też jest mail dostępny dla mnie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i możliwość wypowiedzi tych kwestii, które są dla nas bardzo ważne. Zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby zacząć swoją drogę ze świadomością na temat szczepień, od poproszenia o ulotkę, od przeczytania informacji w niej zawartych i rozmowy z lekarzem na ten temat. To jest pierwszy krok do tego, żeby po prostu odpowiedzialnie podejść do tego tematu, a nie na zasadzie takiej, aha, wszyscy byliśmy szczepieni, to teraz dziecko też będzie szczepione, jakaś tam szczepionka na drugi miesiąc, nieważne, tak jest, to na pewno jest wszystko dobrze. Bo czasami dysponujecie Państwo wiedzą, którą nie macie świadomości nawet, że dla lekarza może być istotna przy wybraniu odpowiedniej szczepionki, żeby zmniejszyć ryzyko powikłań, bądź wykluczyć w ogóle jej podawanie. Więc tak jakby dla Państwa dobra, dla dobra Państwa dzieci jest ważne to, żeby tą ulotkę poprosić, wziąć, przegadać z lekarzem. Ta procedura jest obarczona ryzykiem i powinniście Państwo podejmować decyzję tak samo jak przed operacją serca czy każdym innym zabiegiem medycznym, świadomą, dotyczącą tak jakby właśnie rachunku zysków i strat. Dziękuję serdecznie za uwagę.